Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak niektórzy gorliwi i dosyć konserwatywni kapłani popadają w znaczące błędy. Zapraszam. Można spotkać takich znanych, chętnie słuchanych kaznodziejów, którzy bardzo dużo mówią o tym, że no jeszcze nie kochamy Pana Boga wystarczająco i że trzeba tak więcej gorliwości, trzeba tak więcej chcieć, trzeba tak więcej zapału. I nieustannie powtarza się to jak refren właśnie, że trzeba więcej woli, więcej siły, więcej zapału, więcej gorliwości. Chciałbym dzisiaj zwrócić na to uwagę, że jest to droga do nikąd. Doceniam, że tego typu kazania wynikają najprawdopodobniej z prawdziwej gorliwości, z pobożności, natomiast wynikają również ze złej antropologii i moim zdaniem są pokłosiem tej formacji kapłańskiej, która już nie przekazuje zdrowej filozofii świętego Tomasza z Akwinu. A jak nie wiemy, kim jest człowiek, to trudno jest później odpowiednio wskazać, jak go naprawić, tak żeby on faktycznie miał siłę do Pana Boga zdążać. Ten sposób myślenia, że Pana Boga nie kochamy jeszcze wystarczająco, no to ja muszę się bardziej spiąć, to ja muszę więcej gorliwości, więcej siły w to włożyć. Ten sposób myślenia jest sposobem myślenia, który odpowiada wizji cnoty Kanta, a nie jakiegokolwiek świętego czy nauczania Kościoła po prostu, a już na pewno nie świętego Tomasza z Akwinu. Immanuel Kant, filozof, który zdecydowanie nie był katolikiem i zdecydowanie nie był pobożnym filozofem, według niego cnota polega na stałym napięciu woli. Wola stale napięta do tego, żeby była gotowa, żeby uczynić to, co jest potrzebne, to, co trzeba, to, co jest dobre dla społeczeństwa. U Kanta dokładnie to jest, on określa jako dobre to, co każdy w danej sytuacji mógłby uczynić i będzie to dobre dla społeczeństwa. Tak sobie Kant to definiuje i tak to widzi. Jest to taki obraz cnoty mocno zaczerpnięty z prusackiej armii, która ponoć dosyć często pojawia się w moich materiałach. Nie do końca wiem, jakie jest źródło mojego upodobania do tego porównania, natomiast faktycznie bardzo to tutaj pasuje. Tak to właśnie Immanuel Kant widzi. Wszystko musi być na baczność, w stałej gotowości, jak żołnierz na warcie i w każdej chwili muszę zadziałać. To może w pierwszej chwili człowiekowi wydawać się nawet takie właściwe, pobożne. No dobrze, no to właśnie taki żołnierz Chrystusa, który cały czas jest gotów, żeby o tą sprawę Bożą walczyć. Otóż nie. Otóż jest to podejście, spojrzenie na człowieka, które jest po prostu błędne i które nie zaprowadzi człowieka do doskonałości. Pewne praktyczne rozwiązania, które mogą być skuteczne w ramach trenowania armii, nie są skuteczne, jeśli chodzi o podstawę, o konstytucję naszej duszy, o to, jak ją formować. To należy rozróżnić. Coś, co jest skuteczną dyscypliną w takiej wyjątkowej sytuacji, niekoniecznie jest dobrym odnośnikiem, dobrą regułą, dobrym sposobem postępowania w odniesieniu do całości naszej duszy i jakby traktowania takiej zasady, takiego sposobu postępowania jako sposób wyznaczający ukształtowanie naszej duszy. A więc taki sposób, takie postrzeganie cnoty, jakie miał Kant, doprowadzi człowieka nie do doskonałości, do przybliżenia się do Pana Boga, ale do rozedrgania emocjonalnego, do znerwicowania w ten czy w inny sposób. Bo człowiek będzie się spinał coraz bardziej, a efektów zbyt dużo nie będzie widać, bo człowiek się nie będzie poprawiał w ten sposób. Zaraz wyjaśnię dlaczego. To znaczy motywacji będzie dużo, zaangażowania będzie dużo, prędzej czy później przyjdzie bardzo poważna frustracja, że się nie udaje, że ja staram się niewystarczająco. Wtedy człowiek będzie próbował jeszcze bardziej, znowu przyjdzie frustracja i człowieka w ten czy w inny sposób to złamie, albo całkiem się zniechęci, albo nawet doprowadzi go właśnie do jakiegoś emocjonalnego załamania.
Dlaczego to nie działa? Dlatego, że zostaliśmy inaczej przez Pana Boga stworzeni. I tutaj chrześcijańska antropologia, nauka o człowieku po prostu nam to pokazuje. Tylko, że z racji, że w seminariach się u świętego Tomasza z Akwinu odsunęło gdzieś tam na trzeci plan, przeszło się do współczesnej, tak wspaniałej filozofii, która traktuje o rzeczach tak wyrywkowo, tutaj sobie pomówimy o czymś, no relacja, takie tam. To jest współczesna filozofia, bardzo często ta taka seminaryjna, to jest takie piękno mnóstwo, a nie jest to konkretne poznanie rzeczywistości. Oczywiście nie o tym jest tutaj ten materiał i z chęcią, jeśli ktoś, na przykład jakiś ksiądz, który chciałby bronić współczesnej filozofii, na przykład personalizmu, to ja z chęcią, jestem gotów na dyskusję na ten temat. Natomiast porzucenie filozofii świętego Tomasza sprawiło, że seminarzysta, później kapłan, nie ma wyrobionej z automatu, powiedzmy, dobrej chrześcijańskiej antropologii, a więc też nie wie, jak tego człowieka naprawiać, skoro nie wie, jak on jest skonstruowany. Święty Tomasz z Akwinu, przejmując w dużej mierze mądrość już antycznych wieków, naucza, że człowiek, jego dusza ma pewne władze. Rozum i wolę, wyższe władze naszej duszy. Rozum poznaje rzeczy niematerialne, i materialne również, natomiast na niematerialny sposób, to znaczy tworzy sobie pojęcia z tych rzeczy, które zmysłami poznajemy. Wola, która pragnie i może się przeciwstawić instynktom. Wyższa władza decyzyjna, która pozwala na przykład człowiekowi zachować post, czyli sprzeciwić się swojemu instynktowi, zrobić coś, co jakby z punktu widzenia naszych emocji zupełnie nie jest zrozumiałe. Rozum, wola i później niższe władze, władza pożądawcza, która to są już władze niższe, czyli bardziej emocjonalne, które kierują nas na to, co przyjemne, i władza gniewliwa, która służy do tego, żeby walczyć z tym, co nieprzyjemne. Te podstawy obrazu człowieka później wyjaśniają, jak trzeba go do doskonałości prowadzić. Bowiem te władze będziemy naprawiali poprzez cnoty. Cnoty, czyli sprawności, umiejętności, które pozwalają nam szybko i z łatwością wykonać jakiś dobry uczynek. Szybko i z łatwością. A więc nie stałe napięcie w gotowości do zadania ciosu, a wyrobienie w sobie świadome i dobrowolne wyrobienie w sobie nawyków, które sprawiają, że ja w danych sytuacjach reaguję niejako naturalnie, z wielką łatwością, z prostotą, w sposób odpowiedni. To jest zupełnie co innego. I o ile to napięcie woli będzie prowadziło do kryzysów emocjonalnych, do wielkiej frustracji, do załamania, o tyle wyrabianie w sobie cnót, świadome, dobrowolne wypracowywanie w sobie takich nawyków, dobrych nawyków. Widzę, że mam skłonność na przykład do gniewu, staram się wyrobić sobie nawyk, widzę, że w tej sytuacji często jestem gniewliwy, staram się wyrobić sobie nawyk, widzę, ta sytuacja, no to muszę tutaj inaczej zareagować, będę wobec tej osoby tak i tak mówił, przed tą rozmową będę odmawiał akt strzelisty, będę próbował tutaj zmienić ten mój nawyk, wypracować inny nawyk, tutaj na przykład nawyk bardziej stosownego, bardziej adekwatnego odpowiadania jakiejś osobie, która mnie do gniewu prowokuje. Wyrabiam w sobie pewne przyzwyczajenie, z czasem staje się to właśnie nawykiem, coraz jest to łatwiejsze, coraz prostsze, ja świadomie tego chcę, świadomie do tego dążę, nie jest to tylko taki bezrozumny nawyk, bynajmniej, właśnie zrozumiane, zechciane, to wypracowane. I z czasem staje się to właśnie niejako taką drugą naturą. Zupełnie naturalne jest to dla mnie, jeśli wypracowałem sobie taką cnotę. Tak człowiek się udoskonala. Tak naprawiamy te nasze władze, dusze, które są zranione przez grzech pierworodny. A nie w ten sposób, że po prostu chcemy. I chcemy bardziej, i coraz bardziej, i coraz bardziej. To prowadzi do wariatkowa. No, to może tak w bardzo dużym uproszczeniu. To znaczy prowadzi do tego czy innego emocjonalnego załamania. Prowadzi do frustracji, zniechęcenia lub no właśnie innych emocjonalnych problemów. My naprawiajmy naszą duszę właśnie poprzez cnoty, poprzez wyrabianie dobrych nawyków.
dostaliśmy od Pana Boga taką, a nie inną naturę, trzeba ją naprawiać właśnie w ten sposób, który naprawia faktycznie tę jej władzę. W rozumie chodzi o to, żeby przede wszystkim wyrobić roztropność, w woli sprawiedliwość, czyli skłonność do oddawania każdemu to, co się jemu należy, we władzy pożądawczej umiarkowanie w tym, co przyjemne, we władzy gniewliwej męstwo, które pozwala nam pokonać te przeciwności, które możemy pokonać i wytrwać w tych trudnościach, których pokonać nie potrafimy. Codziennie mamy 1000 okazji, żeby nad tymi rzeczami pracować i są to małe rzeczy, właśnie małe nawyki, które wypracowujemy. Oczywiście jednocześnie wciąż nie poruszyłem ogromnego obszaru, jeśli chodzi o naszą pracę wychowawczą i zbliżanie się do Pana Boga. To są oczywiście wszystkie te środki nadprzyrodzone, które posiadamy. Modlitwa, ale jeszcze bardziej msza święta i sakramenty są to kluczowe środki, które otrzymaliśmy. Właśnie tam, przybliżając się do Pana Jezusa, powinniśmy prosić o to, żeby On nas uświęcał, żeby On nas odmieniał. Natomiast zostawiłem to tylko na koniec, jakoby, żeby to wspomnieć, dlatego że to akurat u tych gorliwych kapłanów, dość trochę bardziej konserwatywnych kapłanów, nie jest problemem. U większości współczesnych kapłanów jak najbardziej. To znaczy taki zwykły, przeciętny ksiądz, przeciętny mam na myśli, czyli nie już dosłownie zły, no to przeważnie zajmuje się zupełnie doczesnymi sprawami i mało myśli w ogóle o tym, jak ludzi do Pana Boga prowadzić. Takich kapłanów myślę, że stosunkowo jest obecnie w Kościele dużo. Natomiast ja tutaj mówiłem o gorliwych kapłanach, którzy chcą ludzi do Boga prowadzić i mamy takich internetowych kaznodziejów, porywających tłumy, którzy właśnie w ten sposób zachęcają do większej gorliwości, większego zapału, do większego oddania. Uwaga, uwaga, to nie jest droga, która prowadzi do świętości. To jest droga, która prowadzi do frustracji, do emocjonalnych zawodów, do ostatecznie do pogrążenia się w jakichś grzechach, w rozpaczy, bo człowiek nie jest w stanie w ten sposób do Pana Boga się zbliżyć. My szukajmy cnót, szukajmy doskonałości, szukajmy odtworzenia w nas obrazu Pana Boga poprzez te środki, które nam zostawił, przez sakramenty święte, mszę świętą, poprzez modlitwę i poprzez wypracowywanie w nas cnót. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.